stosuję w tej metodzie stół świetny, ale teraz jeszcze może nawiążę do tej pracy. Ona się nazywała Świętej Dziur. Koniec, poleciało. Następna praca ma tytuł My, chrześcijanie. Jest to, powiem może o metodzie. Są to fotografie grafik wykonywane właśnie na specjalnym stole, w którym są źródła światła o różnych temperaturach barwowych i o regulowanym natężeniu. Też stosuję w nim kolorowe przesłony. Ta praca ma tytuł Halo Babciu i jest to refleksja nad tym, co system wyprawia z ludźmi starszymi, którzy są zepchnięci na margines i ze strachu przed śmiercią zmuszeni żebrać. Następna praca będzie miała tytuł Lufcik. Lufcik to typowo roboczy tytuł. Miałem ją wiele lat temu w oknie, a dokładnie w lufciku. Jednakże nie ponoszę odpowiedzialności za Państwa skojarzenia erotyczne w tej grafice. Praca pod tytułem Smog Zelmer und Kellner. Czasami mam wrażenie, że tworząc Holgaty podświadomie kanalizuję swoje lęki. Czego się boję? Fotokolarów na przykład. Generalnie tego, że sztuczna inteligencja, która jest tuż, tuż, dokona eksterminacji gatunku ludzkiego. Teraz będą gastronomiczne klimaty, dające naleśniki ludziom. Lubię jedzenie, dla mnie bardzo ważne, ale życzyłbym sobie, żebyśmy byli nie tylko chodzącymi przewodami pokarmowymi. To był projekt Szyldu do fast foodu z naleśnikami. W 1994 roku nie przeszedł. Dzisiaj może mógłby. Kolejna praca też do tego Szyldu. Dający naleśniki psowatym. No cóż, naleśniki moich kolegów Wojtka i Artura były bardzo smaczne. Nie chciałem poniżyć konsumentów fast foodów. Praca następna, groźne byczki morskie, zainspirowana puszką rybną. Czasami w sklepach można spotkać puszkę rybną zakładów produkcji jakichś tam, nazywającą się byczki morskie. No, czuję obrzydzenie przed zakupem tej hybrydy i równocześnie żal, że omijają mnie pozytywne wzruszenia smakowe. Kotomiś, a może ryś obala ideały. W notkach do wystaw piszę o sobie muzykolog amator, przesłuchuję ogromnej ilości muzyki. Wielu gatunków, z wielu epok. Mam nadzieję, że to pozytywnie wpływa na mój umysł, na kształtowanie się neuronów w mózgu i na rozwój duchowy. Księżycowa abstrakcja. Był to projekt naklejki na włącznik zmierzchowy. Jestem również automatykiem przemysłowym. Jednakowoż można się domyślić, system nie był przygotowany na przyjęcie tego typu piktogramu. Może trzeba, żeby inżynierowie częściej czytali na przykład imię Róży albo oglądali Barlendona Kabrika. Nosofle to grający. O co chodzi? Inspiracją jest dla mnie również malarstwo. To jest luźne nawiązanie do drzeworytu Taniec szkieletów Wolmeguta z XV wieku. Wystawa była w Gdańsku. Koniowóz, czyli rozstanie, albo nie, rozstanie, czyli koniowóz. Powinienem... Koncept stołu świetnego ewoluuje. Tu dobrze widać, jak wielką rolę ma zabawa wręcz z przesłonami, kolorem przesłon i natężeniem światła. Doprowadziło mnie to do metody piaskowania, ale to będzie w ostatnim slajdzie. A tutaj podróżniczka. Podróżniczka, niestety zapomniałem. No, pytałem tutaj grafików komputerowych, czy ma robienie tą metodą sens. Mówią, że tak, jak najbardziej robić, że na komputerach ciężko to uzyskać. A to prasujący. Abstrakcja, paradoks. To mój ulubiony typ humoru. Mam nadzieję, że w moich pracach jest i humor, i ciepło, i odrobinka niepokoju. Holgat pod tytułem Balole. Mam nadzieję, że jest zabawny. Muszę przyznać, że odbór moich prac przez dzieci jest bardzo pozytywny. Ostatnio pierwszym moim odbiorcą jest moja 5-letnia Zosia. Wyraźnie je lubi. A oto dziewczę i rogate baloniki. Ten optymistyczny holgacik powstał, gdy byłem na zakręcie życiowym.
Nie będę tego wątku ciągnął, było minęło. Jestem agnostykiem, niczego nie zakładam, niczego nie wykluczam. Czy jestem poganinem? Nie wiem. Myślę, że bogowie mi sprzyjają. Teraz praca wodolej. Nie lubią lać wody, lubią operować skrótem. Pomyślmy więc do czasu wyświetlenia następnego slajdu. Psi kundron ciemny. To dla mnie zawiłość relacji damsko-męskich w kontekście upływu czasu. Starcza porządliwość, ulotność urody kobiecej, taniec ich piękna cielesnego. Trwa tylko ułamek czasu, a otaczający zewsząd kult wiecznej młodości i atrakcyjności. Ta praca ma tytuł Wzwód. No cóż, robiłem to o 3 w nocy. Jest to podobno godzina demonów. Takie myśli mi naszły. Życie jako dopływ i odpływ. Te 3 śnięte będą święte, a ten, co ma dobry wzwód, świętym nie zostanie. I ostatnia praca, Holgat na gumach skaczących, jest, jak wcześniej wspomniałem, wyryta w szkle. Przyozdobiłem kilkanaście szybek w drzwiach wewnętrznych, w różnych mieszkaniach, tego typu motywami. Myślę, że technika ta jest rozwojowa. Dziękuję Państwu za uwagę.